inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, siema. Za mną motocykl stoi, endurak. No muszę wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie tym karom, które chcą nałożyć na motocyklistów i kładowców, którzy jeżdżą po lasach. A w związku to jest z tym, że po prostu już leśnicy po prostu nie dają sobie rady po prostu z tą ilością i po prostu z tym niszczeniem lasu, środowiska, roślinności, która tutaj występuje rzadko w Polsce, która tu występuje jako jedyna czasem w Europie, muszę powiedzieć, oraz zwierzęta i różne drobne żyjątka, bo o nich też trzeba tutaj wspomnieć. No po prostu co, zaczęły się robić wycieczki i po prostu takie tereny, gdzie naprawdę nie można wjeżdżać. No i po prostu się wkurzyli i teraz pracują w rządzie nad powiększeniem tych kar, a z tego co opracowują, no to tak, kary do tej pory były od 1000 do 5000, gdzie po prostu sąd nakładał te kary, bo mandaty były poniżej 1000 zł. No i co, no to nie pomogło. No i teraz jest po prostu projekt i w rządzie tam dyskutują na ten temat i chcą wprowadzić wyższe kary, do tego kara więzienia plus konfiskata sprzętu. No nie ciekawie to wygląda, ale no co, no sami sobie to robimy. Powiem wam, że tak jak ja, to zawsze starałem się szukać takich miejsc, gdzie naprawdę nikt się nie przyczepi i gdzie można po prostu jechać, i tam gdzie nie niszczymy. Jakiś tam stary poligon, jakiś coś, jakiś tamtoś, jakaś żwirownia, czy teren prywatny przeznaczony właśnie do właśnie takiej jazdy enduro. Czy kładem, czy motocyklem, wiadomo, na kłada zawsze trudniej sobie znaleźć jakiś lokum. No i kład po prostu, no więcej ryje ten las, nie? To trzeba sobie zdać świadomość. Powiem wam, że dużo mam znajomych leśników. No i narzekają i w końcu, widzicie, przyszedł taki moment, gdzie... Ale co, no nie ma co tutaj się martwić. Po prostu jeździć tam, gdzie po prostu można. Tam, gdzie jest droga wyznaczona dla motocyklistów, dla samochodów, dla kładów, czyli dla pojazdów mechanicznych. No a tak, no co, no znajdować sobie jakieś prywatne tereny, ewentualnie tory. Zawsze gdzieś coś się znajdzie. Nie trzeba wjeżdżać w tereny zakazane, żeby dobrze się pobawić. No mówię, no sami sobie to po prostu zrobiliśmy. Nie mówię, że ktoś sobie zrobił, tylko mówię wspólnie, bo jako motocyklista, kładowiec, po prostu mówię to jako jednym imieniem, to nazywam. Nie mówię, że to wy, czy my, czy kto, po prostu my. No i no tak to jest, no. Ktoś się w końcu wkurzył i tyle. A jak byście chcieli wiedzieć, gdzie można pojeździć, to śmiało piszcie na Facebooka, to śmiało śmiało piszcie. No to wam podpowiem, gdzie można jeździć legalnie. Mało jest tych miejsc, ale są. Dobra, nara. Hejos. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.